Pucharu Polski rozgrywali w Płocku piłkarze Petrochemii i Widzewa. W 34 minucie 13 tysięcy widzów szalało z radości. Bramkę dla gospodarzy strzelił Gocejna. Mistrzowie Polski wyrównali 9 minut później strzelcem gola Majak. Chwilę potem przypomniał o sobie wypożyczony z Widzewa Małocha i do przerwy drugoligowcy prowadzili 2-1. W 61 minucie zawrzało na trybunach. Sędzia niesłusznie podyktował rzut karny dla Widzewa i Citko doprowadził do remisu. Łodzianie rozstrzygającą akcję przeprowadzili w 65 minucie. Po bramce Miążkiewicza Widzewiacy pokonali Petrochemię 3-2.